Dobrze, panie Karolu, to poproszę pana, żeby pan spróbował pokazać, wyprostuje się pan bardziej, o świetnie, pokazać, co pan wypracował przez 6 lat swojej rehabilitacji, jeżeli chodzi o rękę. Mówimy teraz bardziej o kontroli łokcia i barku. Proszę spróbować podnieść rękę do góry. Mhm. Dobrze. Zgiąć w łokciu i wyprostować. Tak. Mhm. Dobrze. Czy jest pan w stanie na przykład tak sięgnąć za plecy? Okej, 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 troszkę, dobra. Jeżeli chodzi o dłoń, jakie pan ma, jaką pan ma kontrolę dłoni? Może pan powiedzieć, co pan może zrobić? Ja nic nie zrobię. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o wyprost, ruszy pan chociaż trochę palcami? Nie mam rady. Okej. Okay. Do zgięcia wiem, że pan potrafi zacisnąć trochę, jeżeli panu się wyprostuje, ale w kierunku prostowania? Nie, to idzie w drugą stronę. Mhm. Chcę prostować, to jeszcze bardziej zaciskam. Okej, okay, dobrze. To zaraz założymy ortezę i spróbujemy sobie zobaczyć, jaka będzie różnica z ortezą. Czyli mówiliśmy o tej motywacji, tak? No bo po 6 latach, kiedy pan... Co, ćwiczy pan codziennie praktycznie, prawda? Ćwiczę codziennie, mniej więcej, ale zawsze robię coś. Mhm. I głównie się pan na czym koncentruje? Czy robię jakieś podpory sobie, tak? Ćwiczę w podporze albo tam rozprostowuję palce. Czyli na ręce pan się koncentruje, tak? Tak, tak. Głównie okay. Na dłoni. Mhm. I przez te 6 lat było tak, że jakby no w pewnym momencie tych efektów już nie było widać, z tego co pan powiedział, tak? Tak. Jak uruchomiłem bark, troszeczkę łokieć, tak później wszystko stanęło w miejscu. Dobra. Spróbuje pan teraz, panie Karolu, złapać piłkę i wrzucić ją z powrotem do tego koszyka po pana prawej stronie. Tak jest. Tylko teraz dopuść. Super. I zabrać. Jakby jak pan to widzi w domu? Czy ma pan takie poczucie, że może pan realizować sobie teraz inaczej te ćwiczenia w domu? Oczywiście. Nie mam takich piłeczek. No to jest kwestia... Ale zastąpi się czymś innym. Nie, nie. Wypożyczając ortezę dostanie pan też piłki, także to nie jest problem. Mhm. O, to jest ten feedback. Wypadła piłka, musi pan teraz inaczej sobie zorganizować, mocniej ścisnąć i tam wypuścić, tak? Okej. Okay. I to co widać, przede wszystkim angażuje pan bark, angażuje pan łokieć, wszystko to co pan... Czuję w czasie ćwiczenia właśnie, że cała kończyna pracuje. No właśnie. I teraz jakby nie dość, że pracuje kończyna, to jeszcze pan w tym momencie cały planuje, czy też no może nie cały, ale planuje pan, jeżeli chodzi o całe swoje ciało, ten ruch i tą funkcję. Widzę, że prawa ręka też pracuje. Otwiera się, zaciska trochę. No próbujemy jeszcze kilka piłek. Bo jednak... Jednak do tej pory przez te 6 lat pracowała tylko prawa ręka, no a jeżeli skupiam się nad czymś... Mocniej ścisnąć. Mhm. Dobra. To ta ręka prawa też chciałaby się zaangażować do tej pracy. I z powrotem wrzucamy do koszyka. Mhm. Tak, złapać i do koszyka wrzucić. Świetnie, dobra. I teraz pytanie do pana, panie Karolu, jeżeli chodzi o... Podobne osoby jak pan, czyli ćwiczące długi czas, ale które no w pewnym sensie osiągnęły już pewną sprawność, ale jednak brakuje im tego użycia, tej funkcji ręki. Czy jaka jest pana rada? Czy warto spróbować? Moja rada to jest taka, że się nie zastanawiać, nie czekać tydzień, nie czekać dwa, nie czekać miesiąc. Mhm. Zrobić wszystko, żeby tu przyjechać i spróbować. Dokładnie, bo to na tym polega, że spróbować mogą wszyscy, natomiast decyzja co do wypożyczenia dalszych ćwiczeń, to już jest po prostu indywidualna, tak? Pana decyzja. Tutaj nikt do niczego nie namawia ani nie zmusza. Oczywiście, ja czekałem jakiś czas, ale no... Już dzisiejszego dnia nie mogłem się doczekać, kiedy w końcu będę miał i będę mógł spróbować. Ostatnią piłkę weźmiemy, tylko przełożymy już stąd, tam do tyłu, po lewej stronie pan wyrzuci. Czy wypuści, przepraszam. Tak? O. Świetnie. To bardzo dziękuję i cieszę się, że tak fajnie pan tu
tutaj nam się podzielił swoją opinią, a druga rzecz, że tak ładnie Pan ćwiczy z ortezem.